3-4. No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, Redfall na moim kanale wraz ze speakerkiem. Dzień dobry speakerku, witam się. Dzień dobry wszystkim. Moi drodzy, nie będzie to pełna seria, ponieważ Redfall i jego stan techniczny pod kątem optymalizacji jest tragiczny. Zobaczycie zresztą, znaczy mam nadzieję, że nie, ale zobaczycie pewnie prędzej czy później, jak się zatnie film, to wiedzcie, że ta gra po prostu powoduje, że komputer wariuje. Na ten moment są same negatywne komentarze praktycznie o tej grze, że jest pusta, że jest słabo zoptymalizowana, że speakerku, co tam jeszcze dodają? Mało. Nudna, ogólnie rzecz biorąc, powtarzalne misje. No właśnie. No, i takie główne zarzuty. I kosztuje jakieś 200 parę złotych na przynajmniej peceta. My no, mamy 300 na jako AAA, tak? 300? O, dobra, no to 300 zł. I na ten moment... No, z mojej strony ja mówię nie. Speakerku może zaczynać. Gramy u speakerka na save'ie. No już troszkę godzin tutaj spędziliśmy, jakieś można by było powiedzieć dwie. Ja muszę jeszcze dać brak. Dobra, mam gotowość. Na to czekałem. I tyle, no zobaczymy. Kilka odcinków na pewno nagramy, ponieważ no, w ramach Game Passu sobie gdzieś tam ogrywamy to. No nawet jeżeli mielibyście na miesiąc wykupić Game Pass i miałby to was kosztować 50 parę złotych, to tylko i wyłącznie dla tej gry powiedziałbym tak, ale... Ale jeszcze nie teraz może. Tak. Jeszcze troszkę poczekać, czy nie będzie jakiś patchy i coś nie poprawią, bo choć powiem, że ja na przykład gram na sprzęcie, jak wiadomo, mam i siódemkę szóstej generacji 6700K, mam kartę 1060 6-gigową i na średnich mi chodzi, zacina, dropy mam w tym samym miejscu co Chevy, czyli de facto gra jest zepsuta w niektórych miejscach i niezależnie od tego, jaki macie sprzęt, to ona źle działa. A tak w miejscach, gdzie jest ogólnie dobrze, to graficznie i tak dalej, na średnich ustawieniach u mnie spokojnie to wszystko śmiga bez większych problemów. To teraz dla porównania tego, co powiedział speaker, ja mam i9-10900K i RTX 3070, gram na rozdzielczości, tak jak tutaj widzicie, synchronizacja jest włączona, nie ma ograniczenia klatek, nie ma ograniczenia klatek tutaj, więc maksymalnie 120 klatek, bo taki mam monitor przy włączonej synchronizacji, maksymalnie 60 klatek jest... Znaczy maksymalnie 120 klatek mogę osiągnąć, ale szczerze powiem wam, to jest nieistotne, bo tutaj spadki są tragiczne. Zobaczcie, Nvidia sterowniki mi ustawiło po prostu na średnie wszystko. Ta gra przy włączonym Nvidia DLSS-ie na trybie wydajność, no u mnie wchodzi... Średnio, nie? I teraz tak, mimo że na przykład macie dużo klatek, ja nie wiem, czy ja teraz będę w stanie to zrobić, czy to mi będzie pokazywało, nie, ale i tak wy tego nie widzicie. Na ten moment mam użycie procesora graficznego 87%, stojąc nic nie robiąc, nie? I użycie samego procesora 30%. To jest teoretycznie, moim zdaniem, dużo, no bo nic się nie dzieje teraz, no ale dobra. Dobra, zaczynamy. Generalnie moja postać wygląda tak, jest to Jacob, jestem gościem, który helpi się w tym, że jego umiejętności to skradanie i ewentualnie oznaczanie wrogów. Sam system rozwoju postaci na razie jest ubogi, ale dla mnie, nie wiem jak dla speakerka, zaraz speaker powie, jest wystarczający. Dlaczego? Dlatego, że ja nie lubię skomplikowanego rozwoju postaci. Nienawidzę, bo ja się w tym gubię i wolę... Idziemy do stołu, ten obrad, czy coś tam tego? Tak, bo trzeba wziąć misję, nie? Dobra. No, ja nienawidzę rozbudowanych systemów ogarniania, bo... No, bo to jest tragedia dla mnie, nie? Ja się gubię. I mamy coś takiego jak... Mapę jeszcze pokażę. To jest mapa.
i my aktualnie jesteśmy w remizie strażackiej. To się odblokowuje. Spikerku, jak tam remizę się ogarnia? Bo ja nie gram od początku. To jest tak jakby samouczek, taki główny te, bo gra się zaczyna jakąś tam katastrofą, tradycyjnie, już nie pamiętam, to łodzi czy czegoś. I później się dochodzi do remizy, trzeba ją wyzwolić, ma się pierwszą kryjówkę i tu robi, znaczy i odblokowuje się jak główną misję. Bardzo podobne to było rozwiązanie w Divisionie, jeżeli pamiętasz, w dwójce, gdzie tak. Lądowałeś w Waszyngtonie, dochodziłeś do Białego Domu, wyzwalałeś go i tam już ta twoja główna baza. Tu jest podobnie to rozwiązane, czyli katastrofa, dochodzisz, wyzwalasz ten i tu masz cały jakby centrum zarządzania, wtedy już bierzesz misję i tak dalej. Okej, okay, no to dobra, czyli to jest takie miejsce, powiedzmy, główne, gdzie się bierze zadanka. Właśnie, zadanka mamy na samej górze, są to główne misje. Ja tylko, speakerku, pokażę jedną rzecz. Zaczynasz bez żadnych szans, to akurat ja gram tutaj od tych trzech zadań, bo speaker sobie ogarnął na spokojnie te dwa zadania, a ja gram tutaj z nim od tych trzech zadań i na ten moment mamy odblokowaną kolejną, tak jakby kolejny segment, tak to nazwijmy, trzech zadań, które oczywiście będziemy robić. No i postaram się to nagrać w miarę, okej. Okay. Dobra, możesz... Jeżeli mogę ci przerwać, to tak, zobacz te pierwsze dwa zadania pojedyncze, czyli pierwsze masz początek, nie udało ci się odpłynąć z Redfall promem, wampiry odsunęły, czyli to jest sam początek, kiedy lądujesz tym promem, tak jak ja mówię, statkiem i idziesz w stronę tam i musisz znaleźć skryjówkę i cię kieruje do remizy. I drugie zadanie masz, jesteś w remizie, że musisz ją wyzwolić, nie? Okay. I wtedy odblokowujesz tę remizę, no a później już widziałeś. Tak, później już to widziałem. A powiedz mi, kiedy koop się odblokowywał w tej grze? Od razu przy remizie? Nie wiem, bo powiem ci, że nie sprawdzałem, nie miałem takiej jakby informacji na... Nie zauważyłem takiej informacji, że tam gdzieś mi się coś odblokowało. Po prostu jak wszedłeś, ty widziałeś, w ogóle nie grałeś, dostałeś zaproszenie i zaproszenie weszło. Trzeba by było. Będziemy musieli kiedyś spróbować, żeby na to pytanie odpowiedzieć, to u ciebie powiedzmy zacząć i byś musiał od razu spróbować mnie zaprosić, nie? No dobra. Od początku. No i teraz tak, ja jako tutaj wsparcie, nie mam możliwości wybrania misji, ja tylko mogę zgłosić gotowość, tak jak to jest w Divisionie dwójce. Dobra, lecimy. Od góry chyba, nie? Tradycyjnie. Może być dla mnie aż po grób nagroda jakąś tam dajemy. Doktor Hunt. Mam tu coś interesującego. Mój ojciec miał strzelbę. Kiedy zaczęły się dziać rzeczy, umieściłem ją w bagażniku mojego auta. Ale nie byłem w stanie jej użyć. Nie jestem brutalnym człowiekiem. Jak ją znajdziecie, jest wasza. No dobra, czyli będziemy mieli kolejną strzelbę, bo mamy gdzieś tam swoją misję. Oczywiście, aha, jeszcze jedną rzecz tylko dodam, zanim pójdziemy. Mamy trzy sloty na bronię. Możemy sobie dowolnie mieszać broniami. Przykładowo tutaj mamy jakąś zwykły pistolet, więc nie handlujemy przynajmniej na razie z tym, albo nie wiem, nie potrafię ze speakerem handlować. My robimy pod G zezłomowanie i to mi daje pieniążki. Pieniążków w prawym górnym rogu ja wam teraz tutaj pokazuję, koło mojego szpetnego ryja, 42 tysiące i no i tam 500, to jest dobra, uznajmy, że to waluty tyle, nie? No i... Opłaca się na bieżąco po prostu rozkładać te bronie, plus opłaca się też mieć jakieś tam w zapasie, ponieważ tutaj amunicja, ale to zaraz speaker o tym powie, ucieka szybko. Umiejętności, tak jak mówię, są w drugiej zakładce, jest ich mało. Nie wiem jak wygląda kwestia levelowania, bo my ze speakerem graliśmy może z 2-3 godziny. Dobra, tyle ode mnie, powiedz coś o amunicji. Nie wiem, jak jest długa ta gra, ale ja cały czas się obawiam, że ten system levelowania, przede wszystkim system levelowania jest dobrany do postaci, jak już, żeby to skończyć, czyli umiejętności. Ja mam elektryczny oszczep, translokację, czyli taki miejscowy teleport i lampę ultrafioletową jako super zdolność i to mam indywidualnie do mojej postaci. Chevy tam mówił o swoich trzech. A chyba wspólne jest tam bandoliery później, strzelec wyborowy i szybkie uzdrawianie, to już są chyba wspólne takie. Na razie powiem szczerze, że to co gramy, bardzo wolno zbiera się punkty umiejętności, nie wiem jak to do długości gry, ile tu można rozwinąć i tak dalej, bo patrzę, że później tych punktów potrzeba sporo, albo po dwa,
punkty, po 3 gdzieniegdzie, a naprawdę idą jak krew z nosa. Jeżeli, o co ty jeszcze pytałeś? O... Tylko amunicja, nie? Że... Amunicja można uzupełniać w kryjówkach, ale kosztuje to 1250, o ile dobrze wiem, na 100%. Można zbierać, ale jak na początku leciało jej dużo, tak później jest problem. Trzeba oszczędzać. Ja szczególnie jak używam broni kołkowej do walki z wampirami, która jest bardzo OP, do tego jest przeznaczona, to trzeba naprawdę celować, bo kołków jest, mam chyba 8 w tej chwili, jak dobrze widzę, zaraz sprawdzę, 9. No i ciężko ich znaleźć jest w świecie gry, raczej się uzupełnia gdzieś tam, nawet w takich, można znaleźć takie miejsca, gdzie się uzupełnia amunicję, ale tam kołków często też nie ma. Ciężej znaleźć po prostu w świecie gry. Łatwiej jest amunicję do pistoletu, do automatu, jest łatwiej, ale też nie ma szału, trzeba uważać z amunicją. Tak, ja też tylko chciałem zaznaczyć, że dodatkowym utrudnieniem tak naprawdę do nagrywania tej gry, dla mnie przynajmniej jako gdzieś tam zwykłego Kowalskiego, jest to, że nagrywam na jednym kompie i może przy dwóch komputerach byłoby łatwiej, co przykładem jest przykładowo Korle bądź inni po prostu profesjonalni youtuberzy, streamerzy, ale u mnie, no nie wiem, no może być, właśnie zaczyna się. Znaczy, na nagraniu na pewno to będzie widać, ale większość... O, zobacz tego ultrafioletem, dobra. Coś mu robisz. Albo mi się wydaje. Albo i nic nie robisz. Wywaliłem 20-30 sztuk. Nie widziałem zbyt wielu kotów. Dobrze, nie chciałbym, żeby któryś trafił w środek strzelaniny. Nie ma sensu. Dobra, zaraz, szkoda naboi. Ty właśnie zdradziłeś, że jesteś miłośnikiem kotów? To żaden sekret. Zastanów się. Podstępne, skryte, nienawidzą ludzi. Nie widzę, żeby coś było. Kto próbuje okazać im sympatię? Koniec metafory. A, no tak. Ty, słyszysz? Patrz, coś tam się... Ty, działa! Tylko trzeba naciskać nie na bieżąco, a cały czas. Dobra. A coś z tego miało być, a nic nie ma, nie? Zbyt się od ciebie oddalamy. Tego się nie spodziewałem. Dobra, i jak on jest w takiej formie, to można... O, poplułeś się, zniszczyć źródło mgły śmierci. I czy my dostaniemy coś z tego... Ja tylko coś mi tam wpadło, ale nie wiem, to tak jakby... Dobra, niż orzesz ty w mordę. Co żeś zrobił? Samochód mi wybuchł w twarz. Aha, okej. Okay. Dobra, idziemy. W każdym razie, no będą na pewno spadki... Już wiemy, jak to zniszczyć. Przepraszam bardzo, przyszedłem w słowo, ale... Nie, spoko. Następne też niszczymy? Miasto. Jeśli chodzi o miasto, w mieście są... O właśnie, zobaczcie, teraz tak. Kultysta człowiek, ja sobie wypuszczę kruka, który oznaczy wszystkich wrogów w tamtym miejscu. Dodatkowo, snajperka. Nic cię nie powstrzyma. O fuck, mi trafiłem. Dodatkowo włącza mnie ten... niewidzialność i ja w tym momencie mogę ich zajść od tyłu, nie? Ale tego nie będę robił, bo... Czysto, tak jest. Pięknie. No i taka strzelanka, nie? Taka strzelanka coś a la Division. Ewentualnie Dying Light z zombiakami, nie? Jeśli chodzi o miasto... Znaczy z wampirami, przepraszam. Jeśli chodzi o miasto, tutaj czuć najbardziej właśnie to, że spadają klatki, nie? Bo no tylko wejdziesz do miasta, jest dramat. I nawet są momenty... Dobra, my musimy w sumie tam w lewo iść. Doprowadź generalnie. Ale ja bym sugerował tutaj tym głównym, główną drogą podejść, nie? Miasto jest puste. I to mnie dziwi. To mnie dziwi, bo... Tak jak wspomniałem chwilę wcześniej, no... Największe lagi są podczas, przynajmniej u nas, wejścia do miasta. I to będzie widać na filmie. Sami możecie sobie wnioski z tego wyciągnąć, nie? Czy... Gdzieś jest ta cholerna...
gra po prostu nie działa tak jak powinna, nie? Tu jest znowu to badziewie, ale my sobie możemy tutaj chyba... Mi też coś wpadło, ale co to jest, to ja nie wiem. No, jakaś chmurka niebieska, taka ten... punkty doświadczenia czy coś. Tak. Jeżeli ktoś po prostu ma możliwość zagrania w koopie i tak jak mówię, z poziomu Game Passa, no to jak najbardziej, ale zobaczcie. W tym momencie stoimy w mieście i tu się zupełnie nic nie dzieje, nie? Zupełnie nic się nie dzieje. Jest też dużo zarzutów odnośnie inteligencji tej sztucznej, że przeciwnicy są no głupi, no powiedzmy tak, nie za dobrze reagują na wszystko. No nie wiem, ja jakoś tego tak mocno nie odczułem, bo jeżeli już przychodzi do samej walki, to raczej uważam, że tak w miarę to wygląda, to ich zachowanie. Tak, tylko no, ale fakt, że nieraz często można bardzo blisko nich przejść i oni nic jakby nie reagują na to, nie? My jesteśmy gdzieś tam w jakimś stopniu... Dość tych żartów. Oni mnie nadal nie widzą, także... Proszę bardzo, tak się robi właśnie robotę. Człowiek widmo was znajdzie! Teraz mnie wkurzyliście! Dobra, tablica pamiątkowa. Jeszcze moment. Gdzieś tu. Oprócz kultystów oczywiście. Podróży. Tak, tak, tak. I mamy to ogarnięte. Czyli będziemy mogli się tu normalnie ten teleportować. Co chciałem powiedzieć? Nie wiem, co chciałem powiedzieć, ale coś tam oprócz, na pewno. Oprócz kulczystów są oczywiście wampiry. A, no tak, tak, tak. No bo jak sama nazwa wskazuje, no jest to... O, proszę bardzo, tutaj dla ciebie robota, ale ja najpierw sobie tutaj sprawdzę, co mamy to. Ty, upiorny kukiel. Wiem, widzę, ile już tutaj przychodzę. Nie wiem, też aktualny bonus rangi, automatyczna regeneracja, pierwszych 10 super umiejętności. Nie wiem. To coś daje, ale co, nie wiem. Te upiorne pukle to jest taka po prostu chwila wspomnień ludzi żyjących. Otwierasz to, ten bagażnik? Już otwieram. Tak, tak. O, zła ziemia. Strzelba fioletowa mi wpadła na 6. Aż po grób nagroda, no dobra, no, no proste i to było. Taka była misja, widzicie, i to jest właśnie też dużo zarzutów, że praktycznie tych, co my zabiliśmy, mogliśmy ich spokojnie ominąć, bo tu jest pusto, dojść do tego samochodu, tworzyć bagażnik i teraz się tepnąć do tej i zakończyć misję. I to jest właśnie to, że bardzo dużo zarzutów było. Ja robiłem też taką misję z wargarkiem, żeby zanieść na cmentarz i wrócić, i zaniosłem, nikogo nie spotkałem, położyłem na grobie, wróciłem, tepnąłem się z powrotem i zaliczona misja. No, po prostu są te takie niedopracowane i do tego są bardzo dużo zarzutów do tej gry. Uważam, że też słusznie, bo są misje fajne, trzymające poziom, tak jak ta w teatrze, co robiliśmy. W kinie chyba, nie? Mhm. Czy gdzieś, czy co tam do tej chłodni wchodziliśmy, czy ten, a są takie o jak ta, że... No, tak jak poboczne, gdzie indziej to misja główna, zauważcie, to nie jest jakiś tam poboczniak. Mhm. Okej. Okay. Oj. Odblokowałem trzecią, ostatnią swoją ten. O, co to w ogóle za... Światło się tu za ten... Perforator serc. To karabin. No. I ten karabin snajperski, nie muszę nim celować praktycznie w głowę, bo każde obrażenia idą w głowę, tak? Możesz ją gromadzić pokonując wampiry, noszę ją przy sobie w słojach. Możesz ulepszać perforatora serca pomocą punktów umiejętności. Dobrze, okej. Okay. Mamy to. Jeszcze zobaczmy tą... strzelbunie. Na piątym poziomie ta piąta, Tasiu, ten. No i lepsza niż ten. Czekaj chwilę, teraz tak. Strzelba ładna. Obrażenia 31, szybkostrzelność większa, przeładowania większa, rozmiar magazynka o 2. Nie, o 1 więcej. Aha, czyli 2 strzały. 2 strzały, coś za coś. Dobra, my sobie to zamienimy.
My sobie to zamienimy i na ten moment tak zostanie. Dobra, tego wilgogrona... Gowrona to sobie ogarnię. Oho, i mogę teraz snajperem być. Dobra, idziemy do następnego zadania, nie? No to musimy się tepnąć do tej, do remizy. Chyba, że wracamy na piechotę i jeszcze kogoś spotkamy, jak wolisz. A nie mamy tu nic... A, nie mamy tu nic odblokowane. Dobra. Nie, to ten, podróżuj normalnie do remizy. Bo świat jest jaki jest i praktycznie zdołamy pokazać większość, nie? To nie jest za duża mapa, nie? I dlatego mówię, niektóre misje są tak jak ta, no... Jak na misję główną, druga drabinka, a... No jest krótka, po prostu, no. Dobra. To bardziej jakaś misja poboczna. Dobra, bierzemy środek, nie? W sensie dom. Dom, tak. W którym rozmywają mecha. To słyszałem gdzieś o tej misji, że jest fajna. Łatwo bojasz, tak bardzo chciało tu żołnierzy Belwaderu. Posprzątaj i zmiataj. Nazywają to analizą kosztów i korzyści. Nie umiem wyjaśnić tego, co było na taśmie. Wiem tylko, że Peter Addison zrobił coś złego, co zmieniło go w człowieka widmo. Teraz Redfall to pieprzony cyrk. Addison ma na wyspie dom z własnym laboratorium. Czas iść i zapukać do jego drzwi. Dzięki niemu wiemy, do kogo strzelać. Podziękuję mu po tym, jak dostanie kulkę. Idziemy za fajdańcu. No dobra. A ja ci powiem, że znam człowieka widmo osobiście. Ja też znam człowieka widmo, tak. Człowiek widmo to zawsze robi dobrą robotę. Dobra, gdzie my w ogóle mamy tą misję? Tu mamy jakiś burzliwy punkt. Aha, to jest ten szybki podróż. My mamy podróżę. Na samym dole. A, nie wiem, tutaj. Nie, będziemy się podróżować szybko, czy... Nie, idziemy normalnie. Idziemy normalnie. Jak zaznaczyłeś, to ja po prostu wychodzę i tyle. Też mankamentem tej gry jest to, że nie wykorzystuję w pełni zasobów. Addison miał w domu prywatne laboratorium. Sprawdźmy, co ukrywał ten stary świr. No, nie wykorzystuję pełnych zasobów sprzętu. Przede wszystkim jeśli chodzi też o procesor. Bo... Czy ja coś słyszałem? Jakieś strzelanie? No normalnie, ktoś tu strzela. Oho, skrzydnięcie. Dobra, ja robię rozpoznanie. Zasłona działa. Fascynująca technologia. Chciałbym się jej przyjrzeć. Pora na zwiad. Dobra, lejemy ich? Tak. Nic cię nie może być. Kogo oni strzelają? A, do tej, do wieżyczki. Dajmy sobie chwilę, by ochłonąć, dobrze? Dobra. Przeciwnicy, no to co mówił speaker wcześniej, nie są jacyś wybitni, albo i nie mówił. Kręci mi się w głowie. O, wampir. O, no i teraz zobaczcie. I tam mamy akurat ponad... O, i to jest to. To jest to, zapasy medyczne, dobra. Ja robię tak. Wycofuję się. Fascynująca technologia. Chciałbym się jej przyjrzeć. Co? Próbujemy. Proszę, pozwól. Uwaga. Głowczynie, to będzie trudniej. Nie. God damn it. W ogóle mi... No, teraz w końcu coś zrobił ten. Goddammit. Nie widzę. Ja. A, już ją ubiłeś, dobra. No, ale twarda była. W ogóle jakby się troszkę przybugowało i na początku waliłem w nią, a nie reagowała, nie? Na te. Nie wiem, ale to jest. Nie mam takiego. Boże.
Gorzej, że mam tylko już 5 tych kołków, ale to no bo, na razie wystarczy. Wiesz, to jest OP dosyć broń. Poczekaj, bo ja jakąś fajną, albo i nie fajną. Nie, kanion biały. Dobra, to od razu walimy w ten. Ten Wilgogron Revolver, rewolwer pierdzielego. Double action. W razie W to mam przecież ponury prąd razy 2, także mam co robić. Dobra, idziemy. Wampiry są oczywiście trudniejszymi przeciwnikami, no ale suma summarum widzieliście. No my nie jesteśmy jacyś progracze, a udało nam się w miarę sprawnie to zrobić. Troszkę dwa razy się do mnie przyssała, ale to widocznie no. No i łowczyni jest już trochę takim wyższym tym wampirem. Wampirem, tak, trudniejszym. Nie jest taki podstawowy. Tu masz skrzynkę. Idę. No. I też minus tej gry to jest momentami, mimo że teoretycznie mamy tam, nie wiem, 60, 80, 120 klatek, to i tak czuć takie szarpanie obrazu, nie wiem jak to nazwać. No wiecie, że obraz nie jest płynny. No, także taki po prostu, jak to się nazywa? Looter shooter? Chyba tak to się nazywa. No, tak mówią o tym, ale no, tak za... Może i coś w tym jest, ale tego lutowania to tu jest mało, jak widzicie sami, bo tu większość jest od razu przeliczany na pieniądze. Nie ma takiego typowego punktu. No to tu się nie zgodzę, bo looter, shooter to się bardziej określenie pasujące do tego, że po prostu musisz zbierać bardzo dużo itemków, które coś ci tam dają i niekoniecznie one muszą być stricte tak, w ekwipunku, nie? Także... Tak, ja rozumiem, ale mówię, dla mnie to tak troszeczkę, no to nie wiem, no nie za bardzo to... Nie jest taki typowy, nie? Dobra, 200 metrów. Może na cmentarzu może być jakiś ten, bo coś mi się tu zmieniło. Wampirzysko. Tak, tam jest jeden wampir. Tam dalej, cmentarz koło Kościoła Zjednoczonych Chrześcijan. Ale zostawiamy go, idziemy na misję, ale nie? Zostawiamy, idziemy misję robić. Tak, bo tych wampirów to będzie jeszcze tutaj sporo, także... Jeszcze się z nimi będziemy tutaj... Tędy. Tu gdzieś na górę trzeba będzie się wcisnąć. Chyba tam. Prawe? Znaczy w prawą stronę? Chyba z prawej strony tam będzie wejście, czy z lewej? Z prawej jest na pewno, ale daleko. To ja już ten, poszedłem akurat tutaj. No to idziemy tu. Bo tu widzę, że się obniża zaraz ten. O, tutaj już. No dobra, i tu można kombinować. Stop. W tym domu. O, o. No jeszcze. Lewa strona twoja. Dobra, wyczyściłem ci go. Trzeba też uważać, znaczy inaczej, można korzystać z czegoś takiego jak otoczenie i to jest fajne. I to jest fajne, ponieważ możesz wysadzić wrogów. Możesz zrobić z nimi co chcesz po prostu. Dobra, come to papa. Wiecie, we dwójkę, tak jak ja sobie gram ze speakerem. To tam jest na prawo. Ty, znowu jest to świecące gówno, nie? Jakie gówno? Pokaż mi coś dobrego. Potrafi opętać ciebie. A, to. Nie, dobra, nie ma tam nic. Nie ma tam nic. A, bo tutaj to są te jakby. Wycofuję się. Te punkty na głośnik. A po chwili spróbuję też. Tam już jest. Pewnie strażnik. Jest kilka różnych wejść. Dobra, ja go sobie... Corvus Corax. Ale ja go sobie ściągnę. Zwykły krok. Tylko teraz tak, czekajcie. Robię to tak. Raz. Ile ich jest? Iż dziwny ten strażnik. No. Dobra, bo to wampirzy strażnik. Tam jest też wampir z daleka. Tam jest, zobacz, wysystacz. Nie wiem, czy ty widzisz, jak go zaznaczył, podświetliłem. Coś nowego. No właśnie go ubiłem. Nie, on idzie tu. No idzie do ciebie, bo ja mnie nie widzi. Sprytny są, ale trafiły zęby na kamień. Ale mnie ciapnął.
Może być. Dobra, poszło. Puszczam kruka. Już wiem, dlaczego wysysacz. Dobra, tu jest spokój. W miarę. Zlutuj po tym. Jak zwykle obrączka śrubna. One wszystkie chyba się wampirów to sami żonaci i mężatki. Mhm. Czekaj, muszę jakoś tam wejść na górę, ale jak? Chcę zebrać to badziewie stamtąd. Gdzie? Skąd? No bo tam na górze został ten lód. Nie wiem jak tam wejść. Dobra, okay, olewam. Idziesz, kratku. Olewam to. A o tej misji słyszałem coś. Borys właśnie mówił, że jest fajna. Mi się nazwa skojarzyło. Borys, ten nieśpielak, nie? Mhm. Dobra. Gdzie to laboratorium? Gdybyście znali krwawy trans jak ja. Nie wiem, czy ja zaraz nie będę musiał się... Co? Przełączyć na... Wampir. No, dwa wampiry. No. Widzę cię. Niezły strzał. Nie podoba mi się pod jedynką ten cholera. Weź, bo nie wzięliśmy tego. Przeżył. Zabierz się! Co się? Dobra. Nie podoba mi się pod jedynką snajperka. Czekaj, to muszę zmienić na tu miejscami. To z tym. To z tym. Czekaj. To zmienimy na tak, a to zmienimy na snajperkę. O! To już prędzej. Ten będzie mój! No, ubij go. Yeah! Ja go nie mogłem dobić w ogóle. Mm-hmm. O, czyli to koniec. To już koniec? W sensie... O, amunicja do wyrzutni kołków znawałem, ale jeden kołek tylko. Plan posiłku. Nie, koniec. Dobra, czekaj, ja muszę ten wywalić. Dobra, ja sobie idę dalej. Czekolada, jakieś inne pierdoły. A to ty, już chciałem strzelać. Ale jeszcze coś słyszę, powiem ci szczerze i... Bo jeszcze góra jest chyba, wiesz, to nie jest tak, że... Zapasy medyczne. 62 metry laboratorium. Dobra, to idziemy na górę w takim wypadku. Jeszcze coś mamy, jakiś duży pokój. Przegrupujmy się. Zagraj na instrumencie. Okej, okay, można i tak. Nie widzisz tego w swojej głowie? W krwawym transie. Pożywię się tobą! W miarę poszło. Tu jak coś to masz luty. Dobra, dobi. Nie mogę nawet na... A bo ja nie mam tej zbroni. Dobra, ja mam. Zamontuj sobie kołek. Wiem, ale ja muszę teraz zmienić w ogóle, wiesz co, ten... To. Wyrzutnie kołków zmienić na strzelbę. Mhm. I teraz mam z kołkiem. Ale bo to... ponieważ mi się już skończyły te kołki, i tak nie miałem. Ale te kołki akurat chyba nie masz do wyrzutni, to są takie osobne kołki, mi się wydaje, wiesz? Tak, ale wyrzutni mi się... ja musiałem zmienić broń, wiesz? Chodzi mi o zmienienie broni, bo na wyrzutni i tak mi się kończyły kołki. Coś się znajdzie. Czyli nie miałem z czego strzelać i zmieniłem całkowicie na strzelbę. O to mi chodziło, rozumiesz?
Ten chłopiec ma na imię Charles. Charles Beck. To jego krew. Patrz, co on tu odwalił w tym laboratorium. Nie wiem, bo jeszcze tam nie jestem, tutaj po pokojach chodzę. To chyba jego siostra. Mgła, potworna mgła. A ty tam wlazłeś za żółte drzwi już? Zabijamy. Oczywiście. Ten chłopiec ma na imię. Ten, co odpalił, to jakiś kurczę. Charles Beck. To jest miejsce, w którym się przemienił taki. Nie pamiętam. Ten doktorek, o którym była mowa w tym. To chyba jego siostra. Kurwa. Prowadzeniu, kadencja. Nie najgorzej. Nie mam amunicji. Właśnie to jest to, o czym mówię. Dobra. To idziemy na górę, nie? Czekaj, ja muszę zobaczyć, gdzie my w ogóle mamy ten. No tutaj, coś na górze chyba. Następny jest chyba gamma. Biorny pukiel. Nie dopuszczała ich do mnie. Nie zdradzała tajemnicy. Tam jeszcze coś jest. Ale ja chciałam pomagać ludziom. Dobra. Kiblu, miałeś jakąś torbę. Zaraz idę. Lokacje moim zdaniem są fajne. Znaczy, no są fajne, mogłyby być gorsze, prawda? Nie oszukujmy się. Więc jak na słabą optymalizację, no to nad lokacjami, mimo że puste, no to mi pasuje, nie? Ale każdy ma inny gust, to zacznijmy od tego. Znaczy jest i ten klimat jest, ten udźwiękowienie jest bardzo fajne, takie daje ten, takie uczucie niepokoju, szczególnie jak się gra samemu, bo ja ten początek grałem sam i naprawdę ci chodzi samemu i ten to jest takie inne, troszkę inaczej się to odbiera niż jak się gra we dwóch zawsze. Ja uważam, że super się gra w koopie, ale ta gra właśnie przez ten koop dużo traci, jako ta gra. Z tego właśnie powodu, że traci się dużo tego klimatu, bo siedzimy, gadamy i już się tak nie odczuwa tego, co by... Wchodzimy? Ja tu otwieram te żółte drzwi. Nie, chodź do mnie jeszcze. Bo tutaj miałeś ten, tu miałeś... raz, że wampir się pożywiał, a dwa, że masz coś dla ciebie. Czyli amunicja. Jakiś klucz do czegoś tam zdobyłem. Drzwi do Amelii mam, ale tu już użyłem i ten. Dobra, i tam można w te żółte drzwi wejść. Idziemy w te żółte drzwi. Idziemy, no. Bo i piętro niżej mieliśmy, na wproste wchodź. Już otwarte. A my na te niżej chętnie weszliśmy, tam też to były żółte. Wygląda jak pokój małej dziewczynki. Ale chyba kultyści dotarli tu przed nami. Te piętro niżej? No tak, no bo to jest to tam, gdzie ten głód... Czekaj, brak. No bo ja tam nie wchodziłem, bo już poszedłem ci pomóc z tymi wampirami i... Znaczy, dobra, tutaj jesteśmy. Czekaj, lalki szukaj. Jeszcze no tutaj jest lalka. Czy w tym domku coś jest? Połóż nie, tutaj ją. Żadnych lalek. Tylko, no, że ja jej nie znalazłem. No to, no bo tu była jedna. Trzeba je poznajdować, raz, dwa. Czyli je tutaj trzeba znaleźć. Chodź na dół jeszcze. No to dobra, to idź znaczy, na dół. Ja pójdę na dół, coś sprawdzę, dobrze? Tak. Tu jest na pewno te... Czekaj, w ogóle nie mogę... O, i to jest kolejny problem, który mogę powiedzieć, że istnieje w tej grze. Mam opowieść Amelii, przeczytaj, mam pod E. Naciskam E i nic się nie dzieje. Po prostu nic się nie dzieje. Dopiero, żeby to zadziałało, to speaker jako host musi podejść do mnie i to się tak jakby odblokowuje. Dobry strzał. Wlazłem niechcący na wampira, przepraszam. A to dobrze, zabijajmy. I nie wiem, czy też macie takie problemy,
w tej grze, jeżeli gracie, ale no u mnie to działa tak, nie? Tutaj jest jakieś... Na górę możesz wejść, bo ja otworzyłem ten. Poczekaj. Tu był pojemnik z wampirzą grupią. Jak ktoś chce czytać, to sobie po prostu zapauzuję. Idę na górę do ciebie. Tak, na strych generalnie. Czekaj, tu gdzieś po lewej były chyba drzwi na schody. O, jeszcze jakaś grobla strzelba. Tak, no to dobrze jesteś. No. Nie, no ja pamiętałem mniej więcej, gdzie jest wejście na strych. O, i tu mam kolejną lalkę. Duszowy miś. Ile już ich znalazłeś? Lalka, dwie. Dwie z trzech. Nie lubię lalek. Tu jest skrzynka z tym, z zaopatrzeniem. A no, dwie z trzech. To jeszcze jedna gdzieś musi być. Jeszcze jedna ona może lalka, być. No. Ona może być na pierwszym piętrze, bo my tamkę nie znaleźliśmy żadnej, nie? Czekaj, bo wampir... Nie wygracie. Gdzie ty jesteś? Pożałujesz tego! Tak lepiej. Jeden padł, drugi padł. Drugi też. One, minus tej gry to przede wszystkim fakt, że strasznie potrafią pomiędzy... no dobra, to są wampiry teoretycznie, one są nie metafizyczne, nie? Ale mogą skakać po prostu, gdzie im się podoba, nie? Mogą skakać, gdzie im się podoba i to czasem potrafi wkurzyć. Dobra, 41 minut, moi drodzy, no pierwszy odcinek, kurde nie, no nie będę... Czekaj, dobra, znajdźmy tą trzecią lalkę. Nie, skoro ma to być gameplay, to nie musi być wcale krótki. Może wam się spodoba, może wam się nie spodoba. Ja nie wiem, tutaj nie widzę już na tym strychu jej. To może być gdzieś na dole, wiesz? Dobra, idziemy. Tu już byłem. Poczekaj jeszcze, patrzyłeś już dokładnie? Znaczy co, ja na razie też chodzę, bo szukam tych lalek, nie? Bo mamy tutaj wyczyszczone wszystko, ale... planszowa. Teraz tu. Ja idę piętro niżej, jeszcze na sam dół. Mhm. Może tam coś przeoczyliśmy. Mi się... Kurde. Nie wiem, no może. Gdzieś na nie pewno wiem, jest możliwość znalezienia tej lalki. Gdzieś musi być, ale gdzie? O Boże, mnie wystraszyłeś. Teoretycznie, no nie, tu na pewno nie, bo wychodzimy. Teoretycznie może być jeszcze jakaś piwnica, nie? Trzeba było zobaczyć. Poszukać gdzieś, może znajdziemy jakieś zejście. Dobra, zapasy medyczne są. Chociaż, nie, no dobra, 43 minuty. Kończymy, nie ma co przedłużać. Będzie jeszcze kilka odcinków, nie wiem, może dwa, może trzy. To też zależy od tego, jak długo będziemy w to grali. W tym odcinku dziękujemy za uwagę. Spikerku, chcesz coś dodać? Dziękuję bardzo, miło, że wpadliście. No hej. I zapraszamy do GTA 5 na moim kanale, do Plague Tale Requiem, do Days Gone'a, ewentualnie do innych serii. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.